Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Trans Dimensional One. Powracamy do Terra Invicta na wczesnym etapie dostępu. Gramy projektem Exodus. Z końcem poprzedniego odcinka mieliśmy błąd, który każdorazowo crashował nam rozgrywkę, tak zwany blocker. Na szczęście udało mi się go zidentyfikować i naprawić. Otóż na orbicie znajdowała się flota obcych, która próbowała rozpocząć walkę z jedną z flot, chyba Romeo 4, jeżeli się nie mylę. Niestety rezultat tej walki to był błąd, który każdorazowo crashował gry. A ze względu na to, że logika tej floty była już ustanowiona, nie dało się jej cofnąć bez wczytania dużo, dużo, dużo wcześniejszego zapisu. Tym samym ja musiałem tą flotę wykasować. Najpierw próbowałem modyfikować to w zapisie, ale zapisy są tak fatalnie sformatowane, że musiałem się z tego rakiem wycofać, bo bym cały zapis sobie popsuł. I koniec końców dowiedziałem się, jak odpalić konsolę i udało mi się tą flotę zwyczajnie usunąć. Niestety musieliśmy to zrobić inaczej, nasza rozgrywka byłaby do kosza. A to, co dodatkowo odkryłem, kiedy się przyglądałem naszej rozgrywce, to sługi posiadają już technologię zwaną administracją obcych. Jest to bardzo niebezpieczna rzecz, która sprawia, że w każdym miejscu, gdzie mają bazę, mogą przekazać dowodzenie obcym. Zwyczajnie przekazać cały ten kraj bezpośrednio pod dowodzenie obcych. I to, co my musimy zrobić, no to niestety będziemy musieli ten proces jak najskuteczniej powstrzymać. Czyli nie jestem pewien, czy chcę zaryzykować i przyglądać się tej osobie, czy spróbuję, moi drodzy, tą osobę wyeliminować. Mamy 94% szansy. I pamiętając, że mamy po naszej stronie nawróconego sługę, możemy zacząć przyglądać się innym sługom i na przykład próbować... To jest Indarin. I w przyszłości próbować takie inne sługi... Indarin, to było się bate. Takie inne sługi na naszą stronę również przyciągnąć. I wybaczcie, niestety złapało mnie jakieś przeziębienie, więc mój głos może odmówić mi posłuszeństwa i mogą pojawiać się różnego typu dodatkowe artefakty zwyczajnie w tym, jak będę mówił, odrząkiwał. Będę starał się to jakoś ukrywać bardziej, ale niemniej odcinek może być krótszy z tego względu i może być to dość mocno odczuwalne. I teraz tak, to co chcemy zrobić, to jak tylko będziemy znali lojalność jednego ze sług i ten sługa akurat będzie miał ten projekt, który nas interesuje, to natychmiast spróbujemy przyciągnąć go na swoją stronę. I wówczas to, co zrobimy, to pozbędziemy się naszego agenta w szeregach ludzkości pierwszej. Oczywiście, fakt mordowania sług oznacza, że mamy większą szansę na to, iż obcy zdecydują się na nas zemścić. Nie najlepiej to wygląda, moi drodzy. Naprawdę nie najlepiej to wygląda, ale będziemy kombinować, jak to dalej ugryźć. Również będziemy chcieli zacząć pracować nad przejęciem Wietnamu, bo Tajlandia, gdy tylko opracujemy tą technologię, nad którą pracujemy, będzie miała możliwość wchłonięcia wszystkich swoich sąsiadów. I to, co zrobimy, to wchłoniemy Tajlandią wszystkich sąsiadów tutaj okolicznych, spróbujemy wówczas tą Tajlandię jako taką ustabilizować, i dopiero wówczas użyjemy chińskich podstaw do tego, żeby przejąć Tajlandię, która już będzie olbrzymim krajem z pochłoniętymi innymi sąsiednimi krajami. To jest nasz zamysł na ten moment. Dodatkowo, prawda, chcemy ustabilizować naszą sytuację na orbicie, odbudować wszystkie nasze bonusy do nauki i bonusy, które były zapewniane przez stacje laboratoryjne na niskiej orbicie.
rozbudowywać wszystkie nasze kraje. To jest zamysł na ten moment. I efektywnie obecnie mamy 8 armii, które mają marynarkę przypiętą, więc możemy teoretycznie 8 armii wysłać w dowolnym momencie do dowolnej prowincji nadmorskiej. To może nam się w niedługim czasie przydać. Oczywiście chińskie armie nadal są dość zacofane technologicznie. Japońskie armie również nie są najnowocześniejsze i nie ulepszamy już japońskich armii, bo z końcem tego roku Japonia zostanie wchłonięta przez Chiny. Taki jest nasz zamysł. I to powinno podbić wówczas, z tego tytułu wydaje mi się, że również przestanę w chińską armię na ten moment inwestować. Też nie wiem, na ile jest to rozsądne, szczerze mówiąc. Będziemy inwestowali z mniejszym impetem zwyczajnie. I za to możemy zainwestować odrobinkę więcej w gospodarkę, chociaż nie mamy punktów kapu zarządzania. Jak widzicie, w tej grze mógłbym godzinami rozmawiać, dyskutować, co jest dla nas istotne, na czym powinniśmy się skupić. Ale wydaje mi się, że skoro zarysowałem to, co mi głównie tutaj na żołądku leży, to możemy dokonać przeskoku do momentu, w którym wydarzy się coś interesującego. I ten przeskok nie był za długi, ponieważ to, o czym wam mówiłem, Sara Otani, mająca możliwość przekazania dostępu do naszych ziem, do ziem, które znajdują się pod kontrolą sług bezpośrednio obcym, to ona właśnie zdecydowała się tą misję rozpocząć. I ma 100% szansy na powodzenie, mamy 76% szans na to, żeby jej to przerwać. A miejmy nadzieję, że nam się uda. Teraz jeszcze kilka innych rzeczy muszę nimi pozarządzać, więc przeskoczymy do rezultatu. I moi drodzy, udało nam się dokonać zabójstwa. Był to krytyczny sukces. Nie jestem pewien, co oznacza krytyczny sukces. W tym przypadku mam nadzieję, że krytyczny sukces oznacza, iż nie wykryto, kto był sprawcą, bo wówczas mogłoby to oznaczać, że obcy nie będą bardziej na nas wkurzeni. I to byłoby idealne, ale nie jestem pewien i nie mamy żadnej możliwości sprawdzić tego, bo w tym patchu, tak jak ogółem, pamiętacie, mamy, prawda, indykator w teorii tego, jak bardzo obcy są na nas wściekli. Jest to tak głęboka teoria i tak popsuta w tej ostatniej łatce, że równie dobrze można to zupełnie ignorować. Więc możemy zgadywać i ewentualnie empirycznie doświadczać, obcy rozwalili nam wszystkie bazy na orbicie. To chyba oznacza, że mogą być delikatnie zirytowani czymś. Ale nie jestem w 100% pewien. Dobra, zobaczymy, jak dalej uda nam się powstrzymać sługi przed przyzwaniem obcych na ziemię, przekazaniem ich ziemi na ziemi. I teraz tak, nauczyłem się czegoś więcej, powinien był to nagrywać. Myślałem, że to zrobię za jednym zamachem i wiem, co robię. Okazało się, że tak nie jest. To, co zrobiłem, to najpierw zwolniłem, bo możemy to zrobić. Nie musimy proaktywnie ich wyrzucić, nie musimy. To nie frakcja, która ich kontroluje, musimy ich proaktywnie wyrzucić. Możemy ich wybrać, nacisnąć resign i oni odejdą. Zarówno przestaną być naszym podwójnym agentem, jak i odejdą z frakcji, która ich kontrolowała wcześniej. I możemy mieć naraz nawróconego, przeciągniętego na naszą stronę agenta z jednej frakcji, tylko jednego. Czyli ja najpierw dzwoniłem z ludzkości pierwszej, próbowałem tego przeciągnąć. Gra poinformowała mnie, że nope. Musiałem zwolnić tego agenta, którego wcześniej mieliśmy. I teraz to, co spróbujemy zrobić, to, co zaryzykujemy, aby jeszcze się zastanowię. Myślę, że istnieje szansa, że on od razu nie przeciągnie innej. Jego pierwszą misją może nie być przekazanie nacji. Jeżeli przyciągnęlibyśmy go na swoją stronę, to nie musielibyśmy go zabijać, nie musielibyśmy każdorazowo zabijać agenta co turę, który kontroluje tą administrację obcych, tylko moglibyśmy, że tak to ujmę,
Za każdym razem, kiedy on będzie próbował tą misję zrealizować, po prostu wejść do puli agentów i ustawić 100% szansy na nieudanie się tej akcji. To byłoby idealne, bo najprawdopodobniej najmniej gniewu obcych by na nas ściągnęło. Więc spróbujemy to zrobić w ten sposób i zobaczymy, czy nam się uda. Jeżeli to nam się uda, to bazy obcych będą w znacznym stopniu mniej groźne na Ziemi i będziemy w stanie pokombinować dookoła całej tej sytuacji dużo sprawniej. I oczywiście, jak większość tutaj metod, które wydają się wam zbyt sprytne, jak na mnie, czy osobę, która gra pierwszą swoją kampanię tak daleko, no to są to metody zapożyczone od Peruna, którego ja za razem polecam, więc nigdy nie mówiłem, że jest to ślepa rozgrywka. Lubię jednak w tak skomplikowanych grach, że tak to ujmę, rozgrywki prowadzić na ramionach gigantów. Chociaż wiele rzeczy sam tutaj próbuję i eksperymentuję w swoich prywatnych rozgrywkach również. Tym samym będziemy próbowali zrealizować tą strategię. Nie wiem, czy nam się uda. Nawet nie wiem, czy Brunowi koniec końców ona się udała. Być może będzie rezultatem tego podejścia będą państwa obcych na globie i będzie to tym ciekawsze dla was do oglądania. Przeskoczmy do następnego ciekawego momentu. Możemy zauważyć, że mieliśmy szczęście. Indiani w swojej pierwszej turze, mając tą organizację, udał się, aby zabezpieczyć interes w Stanach Zjednoczonych. Więc mamy wystarczająco dużo czasu. Miejmy nadzieję, że 96% rzut się powiedzie. Rzut się powiódł. I od tej pory... O! Słudzy jeszcze raz ogłosili. Wydawało mi się, że już raz sługi ogłosiły swój cel. Możliwe, że przez nasze modyfikacje w zapisie albo przez jakiś inny problem dwa razy zostały obwieszczone cele obcych. Ciekawe, z czego to mogło wynikać. O, i mamy również opracowany projekt, czyli właśnie... Wow, ale się rzeczy naraz opracowało. Czyli tak jak mówię, Wietnam będzie konsumował okoliczne kraje, urośnie w siłę, ustabilizujemy go, użyjemy tych punktów inwestycji, które on będzie miał, żeby wszystko znormalizować i dopiero później wrzucimy go do Chin. Dodamy go jako członka Pan-Asian Combine. Tak szybko, jak tylko będziemy w stanie. Czyli... O, nie jesteście sojusznikami? Najprawdopodobniej już... Nie mogę tego z... Nie, powinienem móc to zrobić. Tajlandia... Ciekawe relacje... Tajland. Jesteśmy sprzymierzeni. Mamy claim na twoim terytorium. Więc teoretycznie powinniśmy móc cię... Dobra. To przyjrzę się temu przed początkiem kolejnego przeskoku czasowego. Udało nam się opracować, wreszcie znaleźć, opracować trzeciotierowe fuzyjne reaktory dla naszych stacji. Porównajcie sobie 250 energii z fuzyjnego versus 125 z farmy słonecznej na orbicie Ziemi. Oczywiście na orbicie Merkurego nadal dużo wydajniejsze no, farmy słoneczne, na orbicie Ziemi i wszędzie dalej, od orbity Wenus, wszędzie dalej dużo efektywniejsze będą zwyczajnie fuzyjne reaktory. I właśnie dookoła tego będziemy chcieli przemodelować znaczną część naszych stacji, nad którymi już tutaj pracujemy. A więc właśnie tak pozwolę sobie uczynić, ale to nie ma sensu zamęczać was tymi detalami. Tymczasem na orbicie Ziemi pojawił się statek, którego do tej pory nie widzieliście raczej. Jest to statek typu klasa matka. Statek matka. I jest to absolutny potwór.
możemy zobaczyć. Ma 28 warstw pancerza z przodu, 8-8. Posiada kilkanaście systemów uzbrojenia. Posiada potężny akcelerator magnetyczny po środku. I jest absolutnie przerażający. Nie mamy żadnego statku, nie mamy żadnej stacji, nie mamy niczego, co możemy rzucić przeciwko temu potworowi i pozostaje nam mieć nadzieję, że jest to tylko manifestacja ich potęgi w celu odwiedzenia nas od posiadania jakichkolwiek głupich pomysłów. Bo jeżeli spróbują użyć tego jako młotka, no to niewiele zostanie z tego, co my próbujemy narobić obecnie osiągnąć. Liczmy, że tak jak mówię, jest to tylko pokaz siły. Odkryłem ciekawą rzecz w grze. Otóż, nie wiem czy pamiętacie, ale często spamowało nam, że inne frakcje przejmowały nam projekty, nad którymi już pracowaliśmy. I wydaje mi się, że czasem, jeżeli te frakcje są bardzo daleko z tyłu, dostają dodatkowe punkty badań. Słudzy, w momencie, w którym przejęli mi z 4 technologie z rzędu, nagle, tak jak generują 23 punkty miesięcznie chyba, prawda? To powinny być miesięczne cyfry, to by się zgadzało, relatywnie do naszych zysków, to tyle oni miesięcznie generują, prawda? I w grze wystrzelili o jakieś 11 tysięcy w przeciągu 3 dni, na przestrzeni której ukradli nam 4 technologie. Jestem prawie pewien, że gra daje punkty technologiczne ogólnie, które są reinwestowane we wszystko, co dana frakcja inwestuje. I nagle słudzy zainwestowali prawie połowę technologii. Mi tak nie za bardzo właściwie chce się z nimi ścigać, możemy to zredukować. Ale nie, damy to na maksa tylko dlatego, że chcę mieć większą szansę odblokować te technologie, które są zablokowane za to. Ale jest to ciekawy sposób, żeby... To jest właściwie exploit, prawda? Jeżeli inne frakcje wpuszczają te badania w globalną pulę, gdzie oni dostają te punkty ze względu na to, że opracowują technologie, które my dawno temu opracowaliśmy, które nie mają nic wspólnego z tą technologią. Muszę się temu przyjrzeć, bo być może jest to mój błąd, ale z drugiej strony, nawet jeżeli wszystkie swoje punkty by wpakowywali w to badanie, 11300 punktów podzielone na powiedzmy nawet 30, to tych miesięcy troszeczkę by musiało upłynąć, żeby oni tyle tego skumulowali, nieprawdaż? Być może ja coś tutaj źle rozumiem, ale jest to ciekawa rzecz, na którą będę musiał zwrócić później większą uwagę, poczytać, może już ktoś to opisał wcześniej. Tak czy siak, może króciutko wam opiszę, co takiego robię jeszcze. Na CS ulepszamy i fortyfikujemy nasze bazy. Planuję również wszystkie nasze bazy na Marsie i w pasie asteroid ulepszyć do drugiego tieru, żeby one były w stanie samemu się bronić. Ale z olbrzymim dodaniem ilości punktów kontroli misji, prawda, które są aktywne, ilością działających statków, habitatów, etc., wstrzymuje się nas na ten czas, ponieważ chcę najpierw opracować Battle Station i wyposażyć naszą najbardziej kluczową infrastrukturę w kolonii HB tieru trzeciego, na co też czekam. I wtedy, jak już ta najbardziej kluczowa infrastruktura będzie opancerzona, nietykalna prawie że, dopiero wówczas nie będę się już przejmował limitem punktów kontroli, tylko najprawdopodobniej spróbuję stworzyć całą serię fortyfikacji. Być może również floty. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie tutaj ostatecznie. Na ten moment po prostu przeskoczymy do czegoś interesującego dalej. W międzyczasie wykonuję kolejny gest w stronę naszych Illuminati. Są tylko zirytowani nami, więc być może teraz ten podarek, który jest szczodry, przekona ich, aby zakończyli wojnę z nami. Dostaną również wojnę, żeby kontynuowali swoją ekspansję w kosmosie i jeszcze bardziej odciągali obcych od nas.
Zobaczmy, czy od razu może się zmieniły relacje nasze? Nie, nie zmieniły się od razu, być może nie zmieniły się wcale. Chciałbym zakończyć ten konflikt. I zobaczcie, agent, którego my przyciągnęliśmy na swoją stronę, próbuje teraz wykonać projekt przekazujący kontrolę nad tym terenem obcym. I my ustawiliśmy na 100% szansę na fail. Zobaczmy, co się wydarzy. Słudzy ukradli nam kolejny projekt. I jak widzicie, tak, to jest dokładnie tak, jak mówiłem. Ukradli nam projekt, dostaje punkty naukowe i te punkty naukowe od razu przeszły w technologię, nad którą oni sami pracowali. Wysoce, wysoce dziwna, wątpliwa mechanika. Również troszeczkę nowych budynków powstało i obecnie generujemy 14,6 tysiąca miesięcznie punktów naukowych przed wszelkimi bonusami. Tych co prawda nie mamy aż tak dużo, bo jeszcze nie odbudowaliśmy naszej prezencji na niskiej orbicie. I trzymajcie kciuki, żeby to zadziałało tak, jak było mówione, że powinno zadziałać. Bo inaczej jesteśmy w sytuacji, w której nie chcielibyśmy się znaleźć. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Żadnych sankcji. To terytorium też niedługo przejmiemy, więc równie dobrze możemy dać im troszeczkę. Ich habitaty mamy. I to, co ja chcę teraz opracować, to nowa generacja technologii przemysłu kosmicznego, ponieważ to blokuje nam jedną z technologii, które potrzebujemy do jeszcze innej technologii, która jest potrzebna do jeszcze innej technologii, która etc., etc., etc. I tym razem nie oddamy tej technologii sługom. My, jak każdą inną technologię, opracujemy przeszło 80%. No chyba, że sługi znów ukradną nam badania i zainwestują. Okej, okay, to tak nie działa. Widzicie, 100% szansy na fail, ale ta misja nie miała możliwości failu. Okej, okay, dobrze wiedzieć na przyszłość. To nie jestem pewien, czy pewien o tym koniec końców mówił, czy nie, ale jednak ta metoda, o której on wspominał, że można byłoby spróbować z niej skorzystać, nie zadziałała tak, jakbyśmy chcieli, czytaj, nie zadziałała wcale. Pojawiła się nowa flota na niskiej orbicie Ziemi. Ta flota wygląda troszeczkę strasznie, bo to nie dość, że jest ten olbrzymi okręt, o którym już opowiadaliśmy, to jeszcze ma eskortę. Mam nadzieję, że nie poleci na żadną z naszych stacji, bo raczej się nie obronimy przed nim. Hu, 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 hu. Kicha, 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 kicha. Jakbym wiedział, że tak to działa, to bym jeszcze bardziej przyciągnął. A teraz jesteśmy w bardzo kiepskiej sytuacji. Ponieważ frakcje, które teoretycznie służą do tego, żeby zwalczać obcych, w praktyce są zupełnie bezużyteczne w naszej grze i się między sobą nawalają. Czyli będzie kicha. Będzie straszna, absolutna kicha, bez zbyt wielkiej szansy na jakiekolwiek zbawienie. Ale dzięki temu będzie ciekawiej przynajmniej. To jest ten jeden plus. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Zdecydowałem się wysłać wszystkich swoich agentów, których mam, żeby podburzali ludzi na terytorium administracji obcych. Być może uda nam się pokojowo wyrzucić obcych przez rewolucję ludu tutejszego. Kto wie, to jest kolejna rzecz, z którą będziemy eksperymentowali i sprawdzali, bo zwyczajnie na ten moment wszystko dla mnie jest tutaj zagadką, którą muszę rozwikłać w jakiś sposób. Rezultat testu przez trzy fazy jest następujący. Wkurzenie obcych na moje działania? Nieznane. Efekt? Ujemny. Co tutaj się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia. Za każdym razem, jak ja podbijam, niezadowolenie ono automatycznie spada od razu.
w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. Jedyne, co on mógł spróbować zrobić, to wywołać kudeta, ale to na pewno wkurzy obcych. I nie mam żadnego pojęcia, czy zmarnowaliśmy kilka tur na to. O, wreszcie mam chyba ostatnie laboratorium, na które czekałem. Nie wiem, co ja wam mogę powiedzieć na temat tego, co się tutaj w tej grze dzieje. Mam odrobinkę za mało informacji, aby czuć się w pełni swobodnie, wysnuwając jakiekolwiek wnioski. Więc na ten moment przeskoczymy do momentu, w którym będę w stanie opowiedzieć coś z grubsza ciekawego. Wielka podróż przed nami. Technologia, która skupiała się na zbadaniu aktualnych możliwości wysłania statku kolonizacyjnego. I na ten moment wiemy, że pomimo tak wielu przełomów, jakie już dokonaliśmy, jeszcze wiele technologii nam brakuje. To, co będziemy musieli zrobić, no to stworzyć statek kosmiczny, zdolny do podtrzymywania życia ludzkiego przez generacje. Ponieważ nie wiemy, co nas czeka w Czaja, tym samym sam statek, prawda, musi być na tyle wytrzymały, na tyle zdolny, żeby sprostać każdym przeciwnościom, jakie zostaną w jego stronę rzucone. Stworzyliśmy, moi drodzy, plany naszego pierwszego statku międzygwiezdnego. Nazwaliśmy go Bifrost. Założenie jest takie, że będziemy mogli przewieźć 4180 kolonistów w module, który będzie emulował grawitację, oraz będzie on doczepiony do modułu inżynieryjnego i modułu napędu, w którym będzie panowała 0G. Z jakiegoś powodu uznano, iż rozsądnym będzie rozpędzenie tego okrętu do 0,97C, więc 16 lat upłynie dla załogi, 32 upłyną na Ziemi, zanim ten okręt doleci do celu. Mam wiele wątpliwości odnośnie akurat tej implementacji. Jeżeli już używamy lasera, to dziwię się, czyli zgodnie z zamysłem twórców, najwyraźniej największą przeszkodą jest nie zasilanie dla systemu napędu, a zasilanie dla systemów podtrzymywania życia? Tak to brzmi. Jakby chcieli maksymalnie skrócić podróż, a ilość energii, która jest niezbędna do osiągnięcia relatywnych prędkości, jest tak absurdalnie wielka, że byłaby w stanie całą ludzkość na Ziemi utrzymać przy życiu przez tysiąclecie, jeżeli się nie mylę. Musiałbym to sobie sam wyliczyć jeszcze. Ale to są mniej więcej te skale wielkości. Ale rozumiem, że jest to pewna gamifikacja. I brzmi to fajnie, prawda, jeżeli można się odnieść właśnie do efektu relatywistycznego, dylatacji czasu. Gra jest grą A Suspension of Disbelief, prawda, trzeba sobie załączyć i... A już miałem taką nadzieję, że będą starali się odrobinkę bardziej realistycznie do tego podejść, a tutaj takie bardzo duże frazesy, banały, stereotypy z nie aż tak bardzo hard science fiction nam wchodzą. W momencie szczytowym, prawda, naszej fabuły, frakcji, która taką najbardziej hard science fiction chciała nam tutaj zademonstrować. No, cóż. Mam swoje wątpliwości, aczkolwiek gra jest grą. Zobaczmy, co nam gra zaoferuje koniec końców dalej. Jeszcze mamy, prawda, nową organizację i gdy będziemy gotowi, gdy zbudujemy to, co powinniśmy zbudować, wówczas mamy wysłać tego agenta z odpowiednią organizacją na miejsce i wystrzelić sam nasz pojazd. Ale do tego celu jeszcze dość długa droga. Organizacja, którą otrzymaliśmy, Bifrost Command Staff, jest bardzo rozczarowująca. Zabiera nam po prostu slot
moim zdaniem jest rzeczą kompletnie zbędną, utrudniającą zarządzanie i tak irytującym systemem organizacji. Ale z jakiegoś powodu zostało to uznane za dodające smaczku najwyraźniej. Bifrost sam na siebie daje punkty administracyjne i pozwala wystrzelić Bifrostem. Kropka. Nic więcej, nic ciekawego, nic, co by nas miało zaintrygować. Jak pamiętacie, mamy tutaj wcześniejszą organizację, która... Gdzie to jest? Teraz już nawet nie mogę tego na szybko znaleźć. O, tutaj, Projekt Exodus Engineering. Ta organizacja bardzo użyteczna. A tutaj ten Bifrost Command do niczego, kompletnie tylko do zakończenia naszej rozgrywki. A i tak zabiera nam slot. Jakbym wiedział, że tak to ma wyglądać, to bym nie opracował tej technologii, bo jest to zupełnie zbędne. Tą technologię powinniśmy opracować dopiero jak będziemy mieli wszystkie technologie wymagane do wystrzelenia Bifrosta. W tym samym momencie chcemy tą technologię skończyć, wyekwipować na kimś, wysłać, wygrać. I tak to najprawdopodobniej miałoby wyglądać w idealnej rozgrywce bez marnowania miejsca, czasu, energii. Przeskoczymy do kolejnego jakiegoś ciekawszego punktu. Wracając jeszcze do tematu administracji obcych. My jako projekt Exodus naprawdę nie jesteśmy strażnikiem Ziemi. Wydaje mi się, że nie powinniśmy rzucać się absolutnie ze wszystkim, co mamy, żeby zniszczyć tą administrację obcych. Mimo, że byłoby to rozwiązanie bez wątpienia najlepsze dla nas z perspektywy rozgrywki, ale mimo wszystko projekt Exodus skupia się na ucieczce. Obcy wylądowali po przeciwnej stronie globu. Nas to naprawdę nie powinno aż tak bardzo obchodzić, szczerze mówiąc. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Mi niestety troszeczkę głos siada, więc nie wiem, czy zdołam nagrać ten... No ten dokończę, prawda? Ale nie wiem, kiedy pojawi się kolejny odcinek. Więc będziecie mieli chwileczkę, żeby zasugerować, co projekt Exodus powinien tutaj uczynić. I nadszedł ten czas, w którym dodajemy Japonię do Chin. Mogliśmy najprawdopodobniej jeszcze troszeczkę zaczekać, mogliśmy jeszcze odrobinkę lepiej różne rzeczy rozwiązać, ale na ten moment chcę po prostu zobaczyć efekt tego kliknięcia. I nastąpiło połączenie. Chiny i Japonia stały się jednym państwem. Nadal są to Chiny, nie jest to jeszcze pan Asian Combine. Potrzebujemy jeszcze troszeczkę terytoriów dodać, żeby Chiny zmieniły swoją nazwę. I widzę, że efekt jest dużo gorszy niż się spodziewałem. Dużo gorszy niż się spodziewałem. Efekt miał miejsce. Przede wszystkim straciliśmy bardzo dużo miesięcznych punktów inwestycji. Nie jestem pewien, czy to była dobra decyzja, ale trudno. Decyzja została podjęta. Ilość punktów, tak. I teraz to, co absolutnie musimy zrobić, to inwestować oczywiście punkty militarne tutaj. I w następnej turze wysłać wszystkich naszych agentów, którzy mogą, aby stłumić niepokoje w Chinach. I prawdopodobnie powinno było z tym jeszcze długi okres czasu zaczekać. A do czego ja mogę użyć tych punktów? Bardzo mnie kusi, żeby przejąć Stany Zjednoczone i użyć ich do zniszczenia obcych. Ale też może być troszeczkę za późno, żeby tych obcych faktycznie zniszczyć. Gdybyśmy teraz im wojnę wypowiedzieli i rzucili wszystkie nasze siły,
To i tak by bardzo obcych wkurzyło. Musielibyśmy też zniszczyć im wszystkie bazy. Ale kurde, my nie jesteśmy ani ludzkością pierwszą, ani nie jesteśmy, moi drodzy, ruchem oporu. Jesteśmy Exodusem. Mamy swoje własne cele, do których dążymy. I tak długo, jak nikt nam w nich nie przeszkadza, tak długo nie będziemy aktywnie nikogo zwalczać. Przynajmniej taki jest mój zamysł, który jest zamysłem raczej dość błędnym. Zobaczymy, jak bardzo utrudni nam wygranie tej rozgrywki. I przeskoczymy jeszcze najprawdopodobniej ostatni raz. Obcy wreszcie przylecieli się zemścić odrobinkę. Na całe szczęście nie lecą na moje główne bazy, ponieważ założyłem serię maluteńkich baz na średniej orbicie. A więc możemy zobaczyć, jak obcy podlatują i niszczą nasze stacje. Być może w ten sposób odrobinkę rozładują swoją agresję. Czy my mamy nowe? Zobaczcie, jak pięknie ten system działa, absolutnie bezbłędnie. Mamy z początku tego roku szacunkowe informacje na temat tego, jak bardzo obcy nas nienawidzą. To jest wszystko, czego potrzebowaliśmy do szczęścia i do możliwości grania w tą grę tak, jak sobie to zamyślono. Niestety, Early Access troszeczkę problemów. Ta gra w oczywisty sposób będzie miała. I lecą na kolejną stację. Mam nadzieję, że wyładują się na tych pomniejszych stacjach. Oczywiście większość naszych stacji, które faktycznie są dla nas interesujące, są już dość znacząco ładnie bronione. Ale to nie jest jeszcze ten poziom, jaki miałbym nadzieję osiągnąć. I kolejna faza. Pozwolę sobie jeszcze raz przeskoczyć i wówczas pewnie będziemy kończyli ten odcinek. Mamy naszą pierwszą kolonię, gier trzeciego. Na powierzchni Marsa. To będzie jedna ze stacji, której zadaniem będzie obronienie tego terytorium, więc musimy odpowiednio ją tutaj, jakby to ująć, wyposażyć ku temu. Również muszę zastanowić się, co ja tak naprawdę będę chciał, aby na powierzchni Marsa się znajdowało. To najprawdopodobniej będzie baza, która będzie miała w sobie odrobinkę Foundries. I będziemy chcieli wymienić tutaj wszystkie moduły energetyczne na najnowsze reaktory fuzyjne. I to najprawdopodobniej zrobię między odcinkami. Czyli właśnie mamy dwie bazy, które będziemy chcieli ulepszyć, bo Olympus Mons daje nam bardzo użyteczne ilości zasobów. Nie mamy jeszcze technologii, żeby wydobywać na trzecim tierze, ale to szybciej niż później zostanie przez nas opracowane. Również moglibyśmy zainwestować w wyższy poziom odpowiednich modułów, ale tak jak mówię, to zrobię najprawdopodobniej między odcinkami. Podsumowując to, co się wydarzyło, albo może zostawmy podsumowanie na początek następnego odcinka, gdzie więcej osób to wysłucha, i zwyczajnie zakończmy już na ten moment. Wiele rzeczy wątpliwych się wydarzyło, wiele rzeczy, z których nie jestem w pełni zadowolony, a teraz próbujemy Brazylię przejąć, aby obcy zaatakowali nas w trakcie swojej ekspansji, a Brazylia będzie miała będzie podpięta pod sojusz wszystkich innych naszych organizacji, więc jeżeli obcy zaatakują, my wówczas wyślemy ile? 8 armii, co prawda dość przestarzałych,
ale miejmy nadzieję, że wystarczających. Zobaczymy, jak to efektywnie zadziała. I wydaje mi się, że jednak teraz to absolutnie wszystko w technologie militarne musimy dawać. I to będzie koniec tego odcinka. Dziękuję za uwagę, miłego dnia i do zobaczenia w następnym.